z pompą oddano do użytku Zduńsko-Wolskie Centrum Integracji Ratusz. W sobotę 25 października grała Miejska Orkiestra Dęta, było przecięcie wstęgi, a obiekt przypominający przedwojenny ratusz poświęcił ksiądz dr Dariusz Kaliński, proboszcz parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Później zaproszeni goście, wśród których byli parlamentarzyści, samorządowcy i zwyczajni zduńskowolanie, przeszli do sali kinowej. Tam odbyła się kolejna część uroczystości zakończenia inwestycji, która kosztowała ponad 22 miliony złotych i jest częścią projektu Rewitalizacja Centrum Miasta Zduńska Wola. Kiedy ten obiekt się budował i tak sobie myślałem, co ja powiem do Państwa, kiedy wejdę i po raz pierwszy stanę na scenie Zduńskiej Woli w ratuszu. Chciałbym przede wszystkim niezwykle serdecznie pogratulować mieszkańcom miasta Zduńska Wola, że z naszych środków wybudowaliśmy obiekt, który, jestem przekonany, na wiele pokoleń wzmocni miasto Zduńska Wola. Cieszę się ogromnie, że dzisiaj do Zduńskiej Woli wraca kino, bo kiedyś mieliśmy dwa kina i gdzieś tam zniknęły z mapy naszego miasta, ale sam jako młody chłopak pamiętam, jak kiedyś 8 razy szedłem na film, nazywał się Przybycie Tytanów, bo 10. Muza kształtowała nasze pokolenie i ogromnie cieszę się, że dzisiaj młodzi zduńskowolanie, dziewczęta, chłopcy będą mogli umówić się i pójść do kina na dobry film. Bo jest piękny renesans 10. Muzy i ogromnie cieszę się i chciałbym gorąco powitać pana Łukasza Falkowskiego, reżysera filmu Bogowie, który zawitał do naszego miasta, by być razem z nami na tej pierwszej premierze w nowym kinie Ratusz Zduńskiej Woli. Witamy serdecznie. Przewodniczący Rady Miasta, pan Artur Stępień, dzisiaj powiedział mi przed południem, że gdy dzisiaj przyjdzie na tę uroczystość, to czuje się tak, jakby szedł na ślub swojej córki, na ślub swojej siostry, przepraszam. To jest coś pięknego, że udaje się realizować przedsięwzięcia. To jest też taka piękna zapłata za to, że chce się działać w samorządzie i chce się realizować marzenia mieszkańców, bo przecież to jest wspólne marzenie Zduńsko-Wolan od wielu pokoleń. Ja pamiętam, dostałem taki adres od dyrektora Muzeum Historii Miasta i proszę sobie wyobrazić, że proszę sobie Państwo wyobraźcie, że tuż przed wojną II światową mieszkańcy miasta Zduńska Wola zebrali 30 tysięcy rubli w złocie po to, żeby wybudować nowy ratusz. No i niestety zawierucha wojenna spowodowała, że te pieniądze gdzieś tam przepadły. I dlatego ogromnie cieszę się, że z udziałem środków z Unii Europejskiej, blisko 12 milionów złotych, pozyskane tutaj ogromnym staraniem naszego zduńskowolskiego senatora, pana Marka Trzcińskiego. On kiedyś napisze książkę, jak to się stało, ale chwała za to, że mieliśmy ogromne wsparcie również Urzędu Marszałkowskiego i tu ogromne słowa uznania dla pana marszałka Witolda Stępnia. Bo jestem przekonany, że to naprawdę niezwykle trafna inwestycja, bo nie dość, że postawiliśmy niezwykle piękny, atrakcyjny, nowoczesny obiekt, to rewitalizujemy dziedzictwo naszego miasta, jakim są kamienice na Pierzejach, Placu Wolności. To też ogromne wyzwanie, które podjęliśmy, mając świadomość trudu i kłopotów.
Dlatego z całego serca chciałem podziękować moim współpracownikom. Tak naprawdę to oni powinni tutaj stać za mną i czuć się współgospodarzami i współtwórcami tego, co dzisiaj Państwo przeżywacie, czego jesteśmy świadkami. Ale myślę, że ogromne słowa uznania dla mojego zastępcy, pana Pawła Jegiera, młody, bardzo ambitny, zdolny, bezkompromisowy. Również pani dyrektor inwestycji Katarzyna Hess. Ileż ona się nałączyła z tymi grupami. Również chciałem ogromnie pochwalić projektanta. Jest z nami pan Piotr Czarnecki, Biuro z Warszawy Architekci 96, którzy wygrali konkurs na aranżację i budowę naszego ratusza. Witam serdecznie, panie Piotrze. Kiedyś obiecałem, że zatańczę tutaj z Grekami, Greka Zorbę. No niestety, ten taniec miał się odbyć rok temu. Mieliśmy kłopoty. Mam nadzieję, że jakoś sfinalizujemy to przedsięwzięcie i je niezwykle starannie rozliczymy, ale zdecydowaliśmy się, żeby oddać szybko, bo mieszkańcy oczekiwali tego obiektu i jestem przekonany, i już pierwsze sygnały płyną, że cieszy się dobrym odbiorem, że będziemy mieli piękne występy kabaretowe, piękne występy naszych szkół plastycznej, muzycznej, bo jestem przekonany, że tutaj będzie biło kulturalne serce Zduńskiej Woli. Jestem ogromnie wzruszony. Chciałem jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim podziękować i chciałbym życzyć wszystkim mieszkańcom Zduńskiej Woli jak najwięcej pięknych wrażeń w ratuszu Zduńskiej Woli. Dzisiaj jesteśmy w dniu wyjątkowo radosnym. Szczególnie dla Państwa, mieszkańców Zduńskiej Woli, z sukcesami jest pewno tak, że mniej cenimy te, które nam łatwiej przychodzą. Można powiedzieć, że droga do dzisiejszego dnia, że gościmy w tym pięknym budynku, w tej wspaniałej sali, nie była drogą, która była wyłożona aksamitem. Była troszkę taką drogą przez mękę. Pan prezydent Niedźwiecki w delikatnych, subtelnych, ładnych słowach powiedział troszkę o tych różnych trudnościach. Z jego punktu widzenia gospodarza miasta to jest coś najpiękniejszego, że może oddawać tą inwestycję do użytku mieszkańców. Ale kiedy patrzy się na te wiele miesięcy, które za nami, pamiętam początek tej drogi, ówczesny parlamentarzysta, pan senator Marek Trzciński cały czas mi truł w Warszawie, że skandal, że nie znalazły się środki w pierwszym rozdaniu z funduszy europejskich, żeby tą inwestycję zrealizować. I ta jego wtedy determinacja, bym powiedział, taka determinacja w najlepszym tego słowa znaczeniu, doprowadziła do tego, że wtedy ta decyzja została podjęta, o czym pan prezydent już mówił, dziękując także obecnemu na sali panu marszałkowi. No i później realizacja. Realizacja, która przecież zbiegła się z tym, że główny wykonawca pochodzi z kraju, w którym dzisiaj, można powiedzieć, całkiem niedawno był ogromny kryzys, a i dzisiaj ten kraj nie wygląda najlepiej, co się przekłada czasami na tą firmę, która to wykonywała. I ja muszę powiedzieć, że chylę czoła przed taką determinacją, żeby tą inwestycję jak najszybciej oddać Państwu, mieszkańcom, bo na to sobie zasłużyliście. Muszę powiedzieć, że to wspomniane podejmowanie decyzji o tym, aby skierować pieniądze do Zduńskiej Woli, pewnie przychodziło mi łatwiej, bo będąc tu dzisiaj już trzeci raz słyszę nazwisko Stępień wśród osób, które spotykam, a przecież ułatwiało mi tą decyzję też to, że znałem problemy tej części województwa, przyjeżdżając tędy, bywając, z Państwem rozmawiając. Stąd to ten projekt rewitalizacyjny zmieniania Zduńskiej Woli od początku wydał się interesujący. Problemem było zgromadzenie puli środków i ułożenie konkursów tak, aby
można było te pieniądze przeznaczyć. To się dało zrobić, bo pojawiły się oszczędności w innych projektach i to mogło trafić do Zduńskiej Woli. Muszę powiedzieć, że to była dobra decyzja tych, którzy mieli ten pomysł, tych, którzy go sfinalizowali, bo widać zmianę. Jest nowa bryła, nowy budynek, nowa jakość. Zmienił się plac Wolności, zaczął żyć. Żyje jego otoczenie, przychodzą tu ludzie. Jesteśmy tego żywym dowodem, a przecież właśnie o to chodzi, aby ożywiać miejsca, miejsca zniszczone i wojną, jak to, i zmianami gospodarczymi, i budować tą nową inspirację, służyć mieszkańcom. Wszyscy zabierający głos podczas tej historycznej uroczystości podkreślali determinację władz w trakcie realizacji inwestycji. Bardzo się cieszę. To jest naprawdę wielka chwila, kiedy wkracza się do samorządu i osiąga się założone cele. Ja pamiętam, jak 4 lata temu szedłem po tym Placu Wolności. Wtedy wyglądał zupełnie inaczej i obiecałem mieszkańcom Zduńskiej Woli zmianę, że poprawimy standardy zamieszkania w miejskich kamienicach i odbudujemy ratusz Zduńskiej Woli. Tak naprawdę piękne, przepiękne centrum kultury z kinem. Ogromnie cieszę się, że kino wraca na mapę naszego miasta. Dzisiejsza premierowa ekspozycja filmu Bogowie to naprawdę wspaniałe przeżycie i to zaledwie 2 tygodnie po światowej jakby premierze 10 października. To pokazuje potencjał miasta Zduńska Wola, które zmienia się i które ma ambicje, żeby stwarzać piękną przestrzeń dla kultury, dla sztuki, również dla młodych ludzi. Jestem pod wrażeniem tego miejsca, bo tu myślę będzie siedział młody chłopak, który będzie czekał na dziewczynę, z którą umówił się do kina i sobie pomacha, że właśnie przyszedłem, zejdą, obejrzą piękny film, pójdą do kawiarni na wystawę, bo mamy obok przepiękną salę wielofunkcyjną, kameralną, gdzie będzie możliwość również bardzo atrakcyjnych realizacji. Dzisiaj gościmy w sali konferencyjnej, gdzie będzie sala posiedzeń Rady Miasta. Naprawdę to jest ogromny wysiłek finansowy miasta Zduńska Wola, ale także dobrodziejstwo wstąpienia do Unii Europejskiej, że mogliśmy skorzystać jakże pożytecznie z dotacji unijnej na rozwój Zduńskiej Woli. Po części oficjalnej na gości czekała uczta filmowa w postaci projekcji 2 dzieł, filmu Niemego z Polą Negri i obrazu Łukasza Langowskiego Bogowie z udziałem reżysera.